I'm yourself, it will never change. If you try, you could die. Give us a little love, give us a little love. We never had enough, we never had enough. Give us a little love, give us a little love. We never had enough, we never. Prosiliście mnie o jakiegoś strasznego gameplaya, tak więc ja tą prośbę dla was spełniam. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ninja, a dzisiaj zagramy sobie w Dungeon Nightmares. Słuchajcie, tą grę poleciła mi jedna z moich widzek, mianowicie Julia Liszczyk, gorące pozdrowienia dla ciebie przesyłam. I wydaje mi się, że trafiła w dziesiątkę, bo gra naprawdę dość konkretnie miażdży, o czym się zresztą zaraz sami przekonacie na własne oczy. Zapraszam serdecznie. Okej, okay, run and never look back. Da się zrobić, chociaż to może być dość trudne. No, jedna z siedmiu. Przypomina mi to troszeczkę Slendera. No, mamy tutaj dość mroczno, klimatycznie się zapowiada. Więc tak, co my tutaj mamy w tym pomieszczeniu, w którym tak dokładnie się teraz znajdujemy? No, na razie to w sumie nic ciekawego, bo tutaj jest stertek gruzów. Jest jakieś krzesełko, na którym sobie nawet usiąść nie można, ale trudno. Dobra, przechodzimy dalej. O, jest skrzyneczka, skrzyneczka. O, otwieramy skrzyneczkę. Co jest? Goldy jakieś w skrzyneczce? Goldy? O, kurwa mać! Ja pierdolę, kto stworzył tą grę? Jest dobrze mistrzowie i mistrzynie, bardzo dobrze! Ta gra będzie zajebista. Dobra, przechodzę dalej. Te drzwi się tak jakoś strasznie niepokojąco otwierają. Wow! Uś! A! Żeby para mnie straszyła! Coś jest ze mną nie tak, chyba za długo nie grałem w horrory. A może w prawo warto pójść sprawdzić? Znaczy tak ogólnie jest taka zasada, żeby chodzić cały czas w prawo, jeżeli idziemy w jakimś korytarzu, labiryncie. Kuźwa! Aga. Na razie spokojnie spacerujemy. Mogę biec? O! W sumie ja nie wiem, czy ja chcę tutaj biec. Dobra. Mamy jakieś malowidło. Niech zgadnę, co tutaj stoi za mną! Nie. Jeszcze. Psychodela? Jak cholera. Okej. Okay. Mamy dziwne zamknięte drzwi, za którym będą zwłoki barana. Albo kozy, krowy. Nie. Nie ma nic. Słyszę jakieś muchy. Zwłoki, zwłoki! Znalazłem świeczkę! Golda, mam goldy, 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 złoto, złoto. Będzie hajs! Może zakupimy jakieś eku. Dobra, bezce nic. Okej. Dobra, czyli znaleźliśmy tutaj trupa, świeczkę. O, czekajcie, czekajcie, bo możemy użyć jakoś tej świeczki. A, press C to you. Wow! What? The hell! Wow, 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 wow. Ta gra? Co dobra produkcja. Okej, okay, skoro horror po raz kolejny jest w stanie zrobić na mnie takie wrażenie, rodem z Amnesii Outlasta, to znaczy, że to jest naprawdę dobra produkcja. Okay. Nie chciałem tego zgasić! Tylko mi już nie świeciło to w ogóle. Dobra. Dzień czwarty. It's so cold at night. Need to find more candles. I went to sleep and I have no idea where am I. Okej! Okay. W skrócie. Ciemno jest, trzeba użyć więcej świecek. Don't trust anyone you meet down here. Dobra, nie ufaj nikomu, kogo tutaj spotka. Chyba wiem już czemu. Bo to jakiś Pinokio tu siedzi. Pinokio pedofil. Z podziemi. Dobra, nie wiem gdzie idę. Ale jakoś to jest. A czekajcie, bo my mamy tutaj mapę tak w ogóle. Dobra. Nie było mnie tam w jednym pomieszczeniu. Cofam się. Cofam się. Muszę zobaczyć, co tam było. Cholera w ogóle. Dlaczego ja nie sprawdziłem, że tutaj jest mapa? Przecież to jest cholera uproszczenie. Dobra. Moment, moment, moment. Dobra. Czy tu? No gdzieś tu. O tak. I teraz. Nie! Nie w to. Jeszcze raz, w to. Dobra, tu mam faktycznie jakieś drzwi. Ale moment! To dalej nie jest to. No idę tędy. Dobra. Jest. Jest przejście. I tu mamy drogę gdzieś. Wow! Uhuhu! Zajebiste! Znaczy w sumie to się miałem nie wracać. Tak mnie ostrzegali na tych kartach. A ja to jednak robię.
Ale ja to ja. Dobra, mam jakąś jeszcze świeczkę. Se ją odpalę. Zaś ten psychodeliczny obrazek. Swoją drogą całkiem ładny. Kurde, miałem wrażenie, że coś tu stoi. Dobra, otwieramy te drzwiczki. Same to mamy. Kolejne świeczki. Skrzyneczkę. I w skrzyneczce goldy. Run, you don't have to get away. You have to get away. A, muszę się stąd wydostać. Spoko. Jak to chodzi? Jak to chodzi? Jak to wygląda? Nie mogę! Jezus Maria! Akurat w tym wypadku to ta gra była zabawna. Dobra, ale... Moment. Oje! O, to biegnie! Bo on się chyba zmęczył, tak mi się to wydaje. Znaczy pewnie mnie zabije to coś zaraz. No w sumie to nie, idę na dobrą stronę. Uciekam, uciekam! Tu są jakieś te... Jak to się na... Nie schody, tylko... Kurwa! To dalej za mną. Zajebiście! Marian, biegnij! Marian, idź! Wow! Ale ty jesteś brzydki! Zjedli mnie! Okej! No cóż, bywa i tak! Nikt nie powiedział, że będzie łatwo! Wow! Ale! Chwila, moment! Ja mam wrażenie, że jestem kurwa w zupełnie innym miejscu niż byłem. Może to tylko złudzenie? Czy też nie? Cholera jasna, sam nie wiem. Dobra, czekajcie, no to miałem przejście tu. Kurde, mam wrażenie naprawdę jakby ta gra była za każdym razem inna. Ła, nowe lokacje, czy coś ich takiego. Dobra. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Ale będę sobie tu chodzić. Eksplorować, zwiedzać. Latać, skakać, uciekać przed potworami. To co ninja lubi najbardziej. Ale co jak co ten potwór mnie... Wow! Rozwalił krążenie. Cześć Kostek! Co u ciebie? Otworzę drzwi, to ożyjesz, zgadłem? Otworzę drzwi, a ty ożyjesz. Wiem, że ożyjesz, gnoju. Albo jak otworzę te drzwi. Czekajcie, te drzwi nas... O! Będzie dziwne pomieszczenie. Dobra. Kostek na razie. Wow! Wow! Zajebiste! Dobra. Tu nikogo nie ma. Czy jakiegoś te demona chyba obudziliśmy, czy coś takiego? Dziwnego. Dobra. Bardzo sympatyczna gra. Polecam dla dzieci. Dobra, wydaje mi się, że to takie pomieszczenie tutaj widzicie, takie z takimi jakby z ząbkami, takie zazębione, takie dużo tu po lewej, tak na dole, nie mogę jak pokazać, to że to tam będzie coś ciekawego, chyba. Ej, moment, gdzie tu mam przejście? Tu. No łatwo się tu zgubić. Nie powiem. Wow. Ten kostek jest psychodeliczny. Jestem ciekaw, kiedy mnie będzie gonić. Wow, fucking hell. Kurwa, on ruszył. Kostek! Mówiłem, że on będzie żyć. Ten gnojek. No. Powiedzmy, że trochę ci się udało mnie nawet wystraszyć. Idę ze świeczką, idę ze świeczką. Zapierdzielam sobie ze świeczką, biegnę sobie ze świeczką. W ciemnym pomieszczeniu. Drugie drzwi na lewo! Marian? Co jest? You cannot live with... A, no tak, mam znaleźć ten pieprzony artefakt. Dobra. Czy wyjście jest tutaj? Okej, czyli mam znaleźć po prostu tylko artefakt. Dobra. Gdzie on będzie?
jest pytanie. O, Kostuś, siema. Dobra, Kostek niechętny do rozmowy. Nie chcesz ze mną rozmawiać? To nie, pierdol się. Zaś się poruszyłeś, gnoju. Wiem, że będziesz chciał mnie zjeść. Ale możesz powiedzieć kiedy, będę ci wdzięczny. Albo i nie. Przydałoby mi się znaleźć jakąś kurczę mapę, czy cokolwiek, co mnie w jakiś sposób tutaj nakierowało. Okay. Kolejny Kostuś, kolejna skrzyneczka, otwieram. I... strolowało to mnie to, bo tutaj nic nie ma. Wow! What? 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 What the hell? Przesrane są te wstawki, kiedy wszystko gaśnie. Zajebista robota! Dla projektantów od tej gry, ogromne gratki. Dobra, mamy jakieś w sumie pomieszczenie na lewo, którego nie sprawdziłem. To ja tam idę. Idę se tu. Czy ja jestem już tu? Tak, jestem już tu. Dobra, są mi drzwi jakieś. Sprawdźmy, co tutaj jest. Ta gra jest przesrana. Kurde, mam wrażenie, że to dead end. Tak. To jest coś w stylu Dead Enda. Dobra, polecę tędy. O ile mnie coś nie zje po drodze. A jak zje, to i tak jest w sumie śmieszniej i zabawnie. O, Kostuś, siema. A, my się chyba z panem już widzieliśmy tu. Nie mamy świeczek. Zajebiście. Troszkę szkoda, że postać... zbyt szybko się ma... Hej, hej, jestem z powrotem, słuchajcie, no małe problemy miałem techniczne, przez przypadek nacisnąłem za dużo razy shift i przez to mi niestety grę wywaliło do popitu, ale nic się takiego nie stało, w zasadzie rozpoczynamy rozgrywkę raz jeszcze, mi się wydaje, że pierwszy poziom można ukończyć tak naprawdę de facto w 10 minut, więc mam nadzieję, że również to i uda nam się po prostu zakończyć teraz, będziemy sobie eksplorować tutaj od przejścia do przejścia, znajdziemy ten pieprzony artefakt, który musi tutaj być, przy okazji mam nadzieję, że spotkamy ten Kostuś, a nie Kostuś, pieprzona parabucha! Mi tu w twarz. Okej. Okay. Dobra, mamy przejście tam na wprost, może tam na razie nie pójdziemy, ale sprawdźmy drzwi po lewej oraz po prawej. Okej. Okay. Kostuś. Jest Kostuś! Jest i on! Tu mi się wydaje. O, już się poruszył. Tym razem mnie nie wystraszysz, gnoju, tak łatwo. Dobra. Sprawdźmy drugie drzwi. Wow! What? What the? Dobra. Ja tylko czekam, aż coś na mnie wyskoczy. Kurwa. Czy tam po prawej się aby coś nie poruszyło? Miałem takie jakieś dziwne, chore wrażenie. Don't trust anyone. Okej, bardzo podobają mi się te wstawki dialogowe. Dodają klimatu, bardzo. Dobrze. I tu wam powiem, że taka gra, ona jest de facto za darmo. To uważam, że spokojnie mogłaby wyjść za cenę około 15 zł. I naprawdę ja nie żałowałbym wydania 15 zł na taką produkcję, wręcz bym ją wspierał. Wow! Właśnie z tego powodu, że tak potrafi straszyć. Dobra. Okej. Nie chcę tam iść. Nie pozostaje nam jednak wyboru. Idziemy, idziemy, idziemy twardo, otwarcie do przodu. Para nie buchnie na mnie, nie buchnie na mnie para. Dobra, mamy kolejny korytarz. Co chwila trzeba sprawdzać tą mapę, bo tu się nie idzie połapać. O. Ktoś nie miał tu chyba za dużo szczęścia. Jestem ciekaw, kiedy zaś pójdzie na mnie to coś. Dobra. Może zaś dostanę napadu takiej śmiechawej jak wcześniej. Okej. Już się zmę... O skurwysyn. O skurwysyn. Co to jest? Co to tu jest? O, znalazłem artefakt? Wyszedłem na górę! Przeżyłem pierwszą noc? Wygląda na to, że dużo... First night survive! Przeżyłem! Jestem z wami! You wake up in... 231. Hmm. A, okej, okay, rozumiem. Aha, dobra. Już rozumiem, na czym to polega. W skrócie, bardzo fajna fabuła gry. Po prostu zapadamy sobie w sen,
Jesteśmy w lochu. Nie możemy się wybudzić do momentu, kiedy tu nie znajdziemy artefaktu. Przesrany sens swoją drogą, no ale udało nam się pierwszą noc załatwić. A ja jestem z ciekawości, bym chociaż zobaczył, jak wygląda druga noc. Jak mnie coś zabije, to mnie zabije. Jak mnie nie zabije, no to przejdę. To przejdę po prostu poziom. Ale myślę sobie, że będzie dość zabawnie, a gra mi się naprawdę wyśmienicie, więc nie chce mi się nawet kończyć nagrywania tam na etapie jakichś 15 minut, bo chyba tyle gdzieś tak nagrywam mniej więcej. Dobra. Hej. Wziąłem sobie świeciuszki, mam jakieś kandelki. Chodźmy więc! Prosto, otwarcie, nie bójmy się! Kostuś! Kostuś! Czemu ty się nie ruszasz? Wiem, kości za... kurwa zniknął. No nie, dobra. Już myślałem, że się będzie bawić. Połanego. Dobra, nie zgasło światła. No chyba nie będzie tu jakoś tak strasznie. Okej. Kurde, czy coś duże to pomieszczę. No duże w chole. O, ja pierdzielę! Jaka dupna mapa! Jestem ciekaw, czy te mapy generują się losowo? Czy też po prostu jest już ileś tam map zrobionych? Po prostu różnie losowo się one tworzą. Wow! Na nowo. Dobra. Biegnę, biegnę. Oj, zaś para bucha. Dobra. Sprawdźmy drzwi. Okej, świetnie. Go into the stream. Dobra, jest czynniczka numer jeden. Jeszcze numer jeden. Kurwa, że artefakt znalazłem. Ja pierdolę, ale szybko. Dobra, to wyjście jest dość blisko. Powinno być przynajmniej. Tylko cud, że artefakt się pojawił wtedy aż tak blisko. Mi się wydaje, że wyjście powinno być tutaj zaraz. Uwaga. Ha! 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 Wiecie, co ja wam powiem? Tu nie ma wyjścia! Kurwa mać. Wiecie coś? Oooo! Zajebiste! Na to liczyłem, myślałem jednak, że no tylko odgłosy, a nie będzie właśnie tego, tej takiej wisienki na torcie. Świetna sprawa, podoba mi się to. No i zmiana tych korytarzy, no jest niezła, dobra, jeszcze raz spróbuję. I już do momentu, kiedy to zginę, czy też nie zginę, czy wygram, nie wygram, będę kończyć, ale dobra. Kurwa, artefakt tak szybko. Ale jak widać, dużo tutaj zależy od szczęścia najwyraźniej. No, trafimy na jakąś łatwą mapkę. Czy też łatwo nam się jakoś ułoży ten artefakt. Łatwo będzie znaleźć przejście, żeby wyjść z tego chorego snu. No to idzie to szybko. A czasem trzeba się troszeczkę pobawić. No, generalnie wydaje mi się, że nie powinna sprawić jako tak problemy żadnej osobie. Znaczy kwestia jest tego, czy wasza psychika wam na to pozwoli grać dalej w tą grę, czy też nie. Ja jeszcze gram. A jest naprawdę nieźle, jest bardzo dobrze. Spokojnie mogę tutaj porównać poziom strachu z niczym amnezją Outlasta. Wszystko pięknie. Kurwa mać. Coś tu chodzi. Słyszałem kroki. To nie było śmieszne teraz. Jak dla kogo? Dla was to ma być śmieszne. Dobra. Okej, mam jakieś przejście tutaj. Chodźmy, chodźmy, chodźmy! Chodźmy i walczmy! Uwaga! Bo by mi się jakieś świeczki dały. Czy ktoś gdzieś tu ma jakieś świeczki na sprzedaż? Kupię hurtem z 10. Kurde. Żadnej skrzyneczki. Kurde! Żadnej skrzynki. Nie ma nic, mam jakieś ostatnie drzwi na końcu. Mi się wydaje, że zaczynałem przegrać w grze w momencie, kiedy zaczynamy się cofać. Zajebisty efekt dźwięku. A to jeszcze lepsze.
Świetne, świetne, świetne. Czyli tak, najgorzej się jest cofać. Po prostu nie możemy się cofać. Jeżeli chodzimy, plątamy się, no to prędzej czy później coś nas zje. Tyle. Nic z nas nie pozostanie. Nic, kompletnie nic. Ja lubię momentu, kiedy on się aż tak męczy drastycznie, bo nie możemy nawet iść w miarę płynnie. Dobra. Tu mamy coś? No tu pewnie nic nie będzie, pewnie mnie coś tutaj zabije. Okej. Skrzyneczka. Znalazłem golda, ale ja bym może jakieś świeczki poprosił. Świeczki, świeczusie, świeczki. Kurde. Bo ja nic tu nie widzę. Nic nie widać. Nie wiem, gdzie będzie ten portal teraz. Możemy tylko zgadywać. Fakt faktem, w grę powinno się grać tak, żeby się nie cofać. Jeśli zaczynamy cofać, to się robią problemy. Słyszałem coś. Co to kurwa jest? O! Wow! Dzień trzeci. A, świetnie, mam jakąś świeczkę. Przez chwilę aż za nie mówiłem. Taki element grozy. Okej. Dobra. Tutaj nic nie ma. Sobie strzyneczka. Wyglądało jakby wziął jakąś rękę czy coś z tej skrzynki. Help me. O, mamy świeczuszki, świeczuszki, świeczuszki. Świetnie, dobra. Świeczuszki są. Gdzie mamy wyjście z tego pomieszczenia? Żeby tu? O kurwa. Ja tam nie idę. Pierdolę. Kostuś! Siema! Poruszysz się? O, 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 o! Jest! Jest! Jest i wyjście! Woo! Dwie noce! Świetnie! Noc... Jak kurwa noc pierwsza? Jak noc pierwsza? 4:20. Lubię tą godzinę. Ciekawe, 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 czyby to pierwsza to w ogóle nie było liczone jako noc? Dość interesujące. I ciekawe. Dobra. Ja rozumiem, wiem. Jak grałem po prostu na początku, to wiecie co, po prostu gra nie zapisała tej drugiej nocy, bo mi waliło grę. I dlatego przeszedłem jeszcze raz pierwszą noc. Ale myślę, że nie powinno to jakoś wpłynąć na jakość gameplaya, ponieważ było naprawdę mnóstwo jakichś strasznych momentów, więc myślę, że odcinek się powinien spodobać. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mnie na bieżąco was ciągnąć materiałów, to kopnijcie mi suba. A ja tymczasem już uciekam na kolejną misję, a wy trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!